Przegląd najważniejszych wydarzeń sportowych mijającego tygodnia. Grzegorz Gabor, dzień dobry. Seweryn Gazda ma za sobą trzecią rundę motokrosowych otwartych mistrzostw Polski, które tym razem odbyły się w Chełmnie. Gazda kolejny raz w klasyfikacji końcowej uplasował się na podium, stając na jego najniższym stopniu i udowadniając, że kolejny sezon z rzędu mierzy w medal mistrzostw Polski. Na basenie szkoły podstawowej nr 8 odbyła się ostatnia odsłona maratonu pływackiego, w ramach którego symbolicznie uczniowie szkół podstawowych pokonali kolejny, ostatni już odcinek Wisły. Organizatorem wszystkich etapów była dziecięca sekcja ratownictwa wodnego Wesołe Foszki. Ostatni, dziewiąty etap rozpoczynał się w Korzeniowie i kończył u ujścia Wisły Mewiałacha. Łącznie odcinek liczył 74 km. Z tym dystansem przybyło się zmierzyć ponad 340 uczestników w wieku od 5 do 12 lat, z którym udało się przepłynąć z nawiązką prawie 122 km. Na wszystkich uczestników czekały pamiątkowa koszulka oraz słodki poczęstunek. Sztafetę swoim patronatem objęli senator Dorota Tobiszowska oraz prezydent Świętochłowic Daniel Beger. Gościem specjalnym był mistrz i rekordzista świata w lodowym pływaniu Marcin Szarpak. Warto wspomnieć, że Wesołe Foczki poza przepłynięciem Wisły mają na swoim koncie pokonanie w podobny sposób m.in. kanału La Manche czy przepłynięciu z Kołobrzegu na wyspę Bornholm. Erik Śmiatek, zawodnik Tornada Team, nie dał żadnych szans swojemu rywalowi i pokonał podczas 11. gali MMA Maximus, jaka odbyła się w Myślenicach, przez nokaut techniczny Łukasza Wilka. Walka nie trwała długo, bowiem zakończyła się już w pierwszej rundzie. Na boisku Ośrodka Sportu i Rekreacji Skałka do piłki ręcznej i plażowej rozpoczęły się rozgrywki w ramach Mistrzostw Śląska, które jednocześnie są eliminacjami Mistrzostw Polski. Pierwszego dnia rywalizacji, w której spotkały się zespoły kategorii młodziczek, o tytuł najlepszych na Śląsku walczyło 8 zespołów. W pierwszej części rywalizacji najlepiej spisały się szczypiorniczki Grunwaldu Ruda Śląska oraz Miejskiego Uczniowskiego Klubu Sportowego Skałka Śląsk, które wygrały swoje grupy. Do finału zdołały jednak dotrzeć tylko Rudzianki, które w meczu o pierwsze miejsce pokonały UKS Pawonków 2-0. Świętokłowiczanki zajęły trzecie miejsce, wygrywając w decydującym starciu z pierwszym zespołem Startu Michałkowice 2-0. Drugiego dnia na boisku pojawiły się juniorki oraz juniorzy. W grupie juniorek młodszych po pierwszym turnieju prowadzi MUX Skałka Śląsk. W klasyfikacji juniorek świętokłowiczanki zajmują drugie miejsce. Mistrzów Śląska w każdej z kategorii poznamy po rozegraniu łącznie 4 turniejów. 2 najlepsze zespoły uzyskają przepustkę do półfinałów Mistrzostw Polski. Zespoły UKS Dwójka Świętochłowice mają za sobą ostatnie mecze w ramach Ligi Mini Siatkówki Kinder Plus Sport. W zakończonym sezonie w barwach UKS-u wystąpiły dziewczęta w kategorii dwójek oraz trójek, podobnie było w kategorii chłopców. W ligowych bojach zaprezentowało się łącznie ponad 40 młodych siatkarzy w 8 zespołach. Jak podkreślał prezes UKS Dwójka Marek Reich, to był bardzo dobry sezon w wykonaniu świętochłowiczan, na co miała wpływ również bardzo dobra współpraca z rodzicami. W rozgrywkach były i zwycięstwa, i porażki, ale najważniejsze było zbieranie kolejnych doświadczeń, które powinny zaprocentować już w najbliższej przyszłości. Teraz małych reprezentantów dwójki czeka zasłużona przerwa. Do treningów świętochłowiczanie powrócą z końcem wakacji, kiedy wyjadą na obóz nad polskie morze. Przenosimy się na piłkarskie boiska. Naprzód Lipiny nie zdołał zgarnąć punktów w 23. kolejce rozgrywek klasy Avita Sport. Zespół z Łagiewnickiej 80 przegrał w Chorzowie z rezerwami ruchu 1-4. Honorową bramkę dla Lipinian strzelił Robert Pleszak. W tabeli klasy A Naprzód zajmuje 8 miejsce z dorobkiem 29 punktów. Prowadzi siemianowiczanka Siemianowice Śląskie, mając na koncie 53 punkty. Honoru piłki z Lipin kolejny raz w tym sezonie bronił Naprzód 2 Lipiny, który tym razem pokonał Jastrząb 2 Bielszowice 4-1. Bramki dla rezerw z Lipiny strzelali Artur Pękała, Kacper Bartoszek, Mateusz Warchoł, Maciej Nowak. Dzięki temu zwycięstwu Naprzód 2 Lipiny awansował na 4. miejsce w tabeli, które zajmuje z dorobkiem 21 punktów. Prowadzi z sumą 40 punktów Górnik Wesoła. W 26. kolejce ZI na 4. Ligi Grupy Pierwszej Śląsk Demarko Świętochłowice przegrał na wyjeździe ze Szczakowianką Jaworzno 0-1. Znacznie lepiej dla świętochłowiczan było w środowej kolejce rozgrywek, kiedy to w Lipinach zameldowała się 6. przed tym meczem Podlesianka Katowice.
Śląsk De Marco zaprezentował się w tym pojedynku skutecznie i pokazał siłę, będąc zespołem dominującym już od pierwszych minut, czego efektem szybko zdobyte bramki i prowadzenie już po pierwszych 45 minutach 4-1. Katowiczanie momentami mogli tylko przyglądać się dobrze dysponowanym gospodarzom, którzy mimo kilku wpadek w tej rundzie prezentują się naprawdę wyśmienicie, co biorąc pod uwagę słabą rundę jesienną na pewno należy zapisać na plus. Śląsk De Marco Świętochłowice, Podlesianka Katowice 4-2. Gole dla Świętochłowiczan zdobyli Adrian Lesik, Jakub Rudek, Jakub Barteczko, Dawid Henisz. W czwartoligowej tabeli prowadzi Raków 2 Częstochowa, z którym zespół ze Skałki zmierzy się na wyjeździe w najbliższej rundzie rozgrywek. Śląsk De Marco plasuje się na 10 pozycji. Choć w rozgrywkach ligowych w tym sezonie drużynie speedrowerowej Śląska nie najlepiej się wiedzie, to jednak w drużynie znajduje się kilku zawodników, którzy prezentują naprawdę przyzwoity poziom. Dobra jazda została doceniona przez trenerów reprezentacji narodowej. W najbliższym czasie na zgrupowaniu w Częstochowie pojawi się Jakub Jajeśniak, natomiast Sandra Bielaczek pojawi się na zgrupowaniu, które zostało zaplanowane w Zielonej Górze. Oba zgrupowania odbędą się 18 czerwca. To wszystko, co dzisiaj przygotowaliśmy w sportowym przeglądzie tygodnia. Dziękuję, do widzenia.